Witam Was serdecznie z tej strony Rudek i tutaj chciałem Wam zaprezentować dzisiaj mojego audiologa. Pytacie mnie dlaczego audiologa? Otóż Wam powiem. Po pierwsze, po prostu nie mam kamery. Gdybym ją miał, pewnie nagrałbym vloga, ale pewnie jak pamiętacie z mojego starego już konta Izinemara bodajże, albo Izimenara, już sam nie pamiętam, bo to były stare czasy. Nagrywałem go na kanapie, tak szczerze mówiąc nie jest to dobra miejscówka na vlogi i postanowiłem sobie odpuścić. Po drugie, sami wiecie, mam tak krzywy ryj, że po prostu nie chcę, żeby wam po prostu matryce w laptopach albo też w innych urządzeniach, można powiedzieć, albo przenośnych, albo stacjonarnych popękały ze względu na to, że patrzycie na moją mordę. Teraz pytanie drugie, dlaczego też nagrywam tego audiologa? Powiedzmy sobie szczerze, chciałbym trochę ruszyć to konto. To konto... No, można tak powiedzieć, umarło na pół roku, od stycznia do maja bodajże nie wrzucałem na niego nic i teraz od maja, kiedy zacząłem wrzucać te filmiki związane z FIFą, zachciało mi się też po prostu powrzucać coś, co można powiedzieć będzie takim materiałem informacyjnym, nie tylko informacyjnym, ale też również będę tutaj wypowiadał swoje myśli na dany temat. W przyszłości może też rozszerzę swoją działalność o wideoblogi. Jak oczywiście zakupię kamerę, ponieważ nagrywanie cyfrówką, to wiecie, to tak jak nagrywanie bębnem od pralki jest takie chujowe, że masakra. W dzisiejszym vlogu chciałem, no może nie vlogu, w audiologu, chciałem poruszyć kilka, można powiedzieć, prostych tematów. Pierwszym z tych tematów nie będzie może saga z FIFą. Kilka osób pytało się mnie ostatnio, dlaczego nagrywam tak namiętnie filmiki dotyczące FIFY i dlaczego wrzucam je na YouTube. No, sprawa wygląda dosyć prosto. Od zawsze chciałem, można powiedzieć, nagrywać takie gameplaye bez żadnego komentarza zewnętrznego, czyli z mojego, bez komentarza wewnętrznego, czyli bez komentatorów, można powiedzieć, umieszczonych w grze komputerowej. Po prostu chciałem zrobić taki pełny sezon jakąś drużyną piłkarską. A że przypomniało mi się, że pewnego pięknego dnia, nie 10, 8 lat temu ściągnąłem sobie patch do FIFA 2003 i do dzisiaj mam go na kompie, mimo tego, że od tego czasu zmieniałem chyba kompa już 4 razy. No to wiecie, po prostu naszedł mnie taki pomysł, że w pewnym pięknym momencie zacznę nagrywać taki pełny cały sezon w FIFA. A że nadarzyło mi się to, że jestem kibicem Ruchu Chorzów, bo ponieważ pochodzę z Chorzowa, jak pewnie stałiby walcy mojego konta już wiedzą. Tak więc postanowiłem nagrywać ten sezon Ruchem Chorzów. A że pierwszego sezonu nie udało mi się nagrać, ponieważ rozegram go w 3 tygodnie. Tak, lamiłem dzień i noc tą FIFA pierwszy sezon, calusieńki. Wygrałem Mistrzostwo Polski, wygrałem Puchar UEFA, może nie wygrałem Pucharu Polski, ponieważ, no, można powiedzieć, nie grałem 8 lat w tą grę, jak odpaliłem ją na profesjonalu, to przejebałem pierwsze kilka szpili. No i jednym z tych szpilów był mecz Pucharu Polski, który przejechałem chyba 3-0. No ale cóż, te umiejętności wróciły wraz z czasem i udało mi się, że tak powiem teraz, jak sami widzicie zresztą w tej sadze, rozegrać. Oczywiście nie umieściłem tam kilku istotnych meczy, ponieważ miałem też format ze względu na to, że musiałem sobie dokupić dysk, ponieważ stary, no może nie tak stary, ale obecny, ledwo zipie, ma już parę bad sektorów i zostawiam go tylko na kopię roboczą, tak tylko, żeby powrzucać tam najważniejsze pliki i zostawić go, wiecie, w spokoju, żeby już nie musiał tam tak nadmiernie pracować, tak jak pracował kiedyś, ponieważ, no można powiedzieć, kiedyś lamiłem na tym dysku dosyć ostro. Nie wrzuciłem też paru meczów ze względu na to, że po prostu sam patch posiada w sobie parę błędów, tak jak na przykład Górnik Polkowice nie ma w ogóle ławki rezerwowych, na przykład w Wiśle Kraków jest błąd w głowie, czy w teksturze głowy Tomasza Frankowskiego. Ta głowa jest cała czerwona, potem wiecie, ona lata zamiast piłki w pewnym momencie, że jak po prostu podają do niego piłkę, to zamiast tej piłki jest jego twarz, tam takie różne duperele. No i dlatego po prostu nie wrzuciłem żadnego filmiku z Wisłą Kraków. No, filmiki, które po prostu ominąłem, nie ze względu na mnie, tylko ze względu na sprzęt i oprogramowanie i błędy w tym oprogramowaniu, to mecz m.in. grupowe z Interem Mediolan,
tam chyba jeden ligowy z Amiką Wronki, pucharowy z Górnikiem Zabrze, tam jeden mecz z Lechem Poznań też, ponieważ przy tym, że komputer bardzo wymuszał zmianę i ten piłkarz, który miał wejść z ławki rezerwowych, też miał w sobie jakiś błąd po prostu i tak to zostało. A teraz tak, więc po prostu wiecie, jak skończę sezon z FIFA, tak już więcej prawdopodobnie za FIFA 2003 już się brać nie będę. No chyba, że napiszecie mi w komentarzach, że po prostu chcecie, tak więc będę nagrywał jeszcze i kolejny sezon, potem jeszcze może i kolejny i tak po prostu zasracie mnie robotą do 2023. No ale cóż, czego się nie robi dla ludzi. Drugą sprawą, jaką chciałem tutaj poruszyć, jest Minecraft. Pewnie jak już zauważyliście, znalazło się już parę filmów z Minecraftem tutaj na moim koncie. Jest to seria Minecraft Troll, na którą po prostu wpadliśmy pewnego pięknego wieczoru. Tutaj ja i dwójka ludzi, tutaj Buła i Prezes. Można powiedzieć, po wybiciu kilku głębszych, powiedzieliśmy sobie, że fajnie by było, jakbyśmy nagrali taką serię, która po prostu parodiuje wszystkie serie, całą otoczkę minecraftową na YouTube. No i można powiedzieć, padło to pięknego pewnego dnia. Nagraliśmy, odcinek jest. Może nie jest tak, wiecie, oglądalny, jak żeśmy się tego spodziewali, ale mam nadzieję, że spodoba się wam. Od niedawna też wrzuciłem już drugi odcinek, taki poradnik, jak stawiać kloca w Minecraft. No, można powiedzieć, że cały plac, jak to wyjrzał, miał z tego bekę. Poza tym, też tutaj z moim kolegą, z KBZ-cikiem, tutaj subskrybujcie jego kanał, bardzo, bardzo polecam, postanowiliśmy wrzucić też taką serię, taką poboczną, która nawiązuje jako tako do Minecraft Trolla, ale jako tako tym Minecraft Trollem nie jest, ponieważ jest to taką serią, w której po prostu ja i on gramy na swoim serwerze, robimy po prostu to, co żywnie możemy, przeklinamy, wyklinamy, wiecie, wyzywamy. No jest to taka seria, w której po prostu, jakby to powiedzieć, prowokujemy ludzi do, wiecie, negatywnych komentarzy. No i w zamiarach też mam nagranie takiej serii na serio, takiego, wiecie, takiego survivala, jak to robi Madzia, jak to robią inni różni, których po prostu jeszcze nie znam, ale pewnie znowu obejrzę, zasubskrybuję, będę na bieżąco i tam takie inne duperele. Po prostu, wiecie, chcę ruszyć ten kanał, żeby on po prostu żył swoim życiem. I ja mogę wam powiedzieć, że ja posiadałem w latach 2007-2009 kanał, który nosił podobną nazwę do tego, był to kanał Rudek 8, na którym miałem 240 przeróbek z Iwoną. Pewnie pamiętacie tutaj przeróbkę wiadomości sportowych, która miała ponad 383 tysiące obejrzeń, parę przeróbek jakiej to melodii, parę przeróbek skoków narciarskich, przerabialiśmy dosłownie wszystko. Byliśmy taką drugą organizacją po Ciap Składzie, która po prostu, wiecie, zrzeszała w sobie ludzi, którzy mieli na kompie Iwonę, Movie Makera i kilka fajnych pomysłów do zrobienia różnych filmów. No, i można tak powiedzieć, że na tym koncie miałem 7,5 tysiąca widzów. Fajnie by było, gdybym po prostu, wiecie, do tej liczby subów dobił pewnego pięknego dnia. Znając życie w takim tempie, w jakim zdobywam widzów, obecnie mam ich 180, to dojdzie do tego, że widzów zdobędę, nie wiem, za 5, za 10 lat. Może dłużej, może już będę, wiecie, starym dziadkiem mokrycy i będę miał 7400 widzów i będzie fajnie. No i jakbym tak zdobył taką liczbę, cieszyłbym się, bo wiecie, fajnie jest tak, jak jest się oglądalnym, rozpoznawalnym. No, jak mam być cztery, to jest tyle. To jest właśnie te kilka spraw, które chciałbym w tym dzisiejszym pierwszym audiologu poruszyć. Mam nadzieję, że z chęcią tego słuchaliście. Subskrybujcie kanał mój, subskrybujcie kanał KBZ-cika. Za niedługo otworzę też swojego własnego Facebooka. Linki do wszystkich bardzo ważnych rzeczy możecie znaleźć w opisie. Posiadam też swój kanał YouTube, na którym rapuję. Będziecie mogli go też również usłyszeć, ponieważ link w opisie również zostawię. Tak więc trzymajcie się ciepło. Zapraszam was na kolejny audiolog, który już za niedługo. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, wiecie co zrobić. Dawać łapkę w dół, odsubować ten kanał i w ogóle wszystko ładnie, pięknie. Tak więc na razie, cześć.